jak Państwo wiedzą, do dzisiaj bez stali nie ma szans rozwoju żadnego. Oczywiście w związku z tym, że teraz są inne czasy, to my często sprowadzamy różne rzeczy niepotrzebnie. Jesteśmy w stanie to wszystko wyprodukować i mamy takie technologie i takich fachowców, którzy jeszcze dzisiaj potrafią, no bym powiedział to, od moich czasów bym powiedział młodzieńszych aż po dzisiaj ciągle się mówi o innowacjach. Ale powiem tak, że niewiele się w tych innowacjach mówi i tego. To są pewne deklaracje polityków, a o co chodzi? To przede wszystkim powinni być zaangażowani inżynierowie, bo to oni robią ten postęp. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te zakłady, bo tak można nazwać, były otoczone no, familokami, czyli takie mieszkania, które były dla robotników, nie? No i o co chodzi? No już też chciano ze względów politycznych polepszyć standard mieszkaniowy. Zresztą one się często dzisiaj się już nadają tylko do wyburzenia. Ktoś tam chciał się rewaloryzować. One nie są na fundamentach, tylko na glinie budowane, także i tak, że przetrwały tam te 100 czy 150 lat. Natomiast to, że to była tak ciasna zabudowa, nie pozwalała na rozbudowę tych zakładów. I ich technologia była przestarzała. Nie wymienię nazwiska tego, ale muszę powiedzieć, że czasem w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali też nie wszyscy byli, bym powiedział, za tym, żeby wybudować no, taką hutę, która, mówię, nazywała się w pierwszej fazie centrum. Nie rozumieli tego, że chcąc osiągnąć pewną wydajność i jakość przede wszystkim, to musimy zastosować zupełnie inne technologie, bardziej wydajne, bo inaczej nie damy rady. Bym powiedział tak, sprzedawać, ale nie wszystko należy sprzedawać i musi, znaczy o co chodzi, ja nawet to nazwę, jest coś takiego pojęcie jak British Steel, Stahl und Eisen. Co chcę przez to powiedzieć? W tych nazwach krótkich mieści się właściwie gospodarka narodowa. Brytyjska stal, niemiecka i tak dalej. I też myśmy też powinni mieć swoją własną, własne podstawy egzystencji, bo bez tej podstaw nie ma innego rozwoju. Także to, o co chodzi, to co wewnątrz nas, to trudno przekazać, nie? To każdy sam już osobiście przeżył. Ale żeśmy przyjechali z autobusem, to na tym budynku dyrekcyjnym 100 dni, 90 dni, 80, jeszcze 2 dni. No, minęły te 100 dni, ale jeszcze nie było tego uruchomienia, ale kilka dni przed, nie? No inaczej ten, teraz już sam nie wiem, czy to był 4, czy 3 grudzień, no i uruchomienie. Słuchajcie, czasem się człowiek zastanawia, kiedy ma swoje 5 minut, ale to było moje 5 minut, bo to był finał. Jedno to taką odznakę budowniczych Huty Katowice, a drugie dostałem Złoty Krzyż Zasługi. Już poprzednio miałem inne srebrne, także Złoty Krzyż Zasługi. I spotkanie było w Spodku. Sala pełna, no nie wiem ile tam, 12 tysięcy czy więcej. I Gierek taką gąskę trzyma. I muszę powiedzieć, to jest tak spektakularne, tak wspaniałe, że każdy, który brał udział w tym, co tu opowiadałem, nie? Ile to wymagało wysiłku, żeby coś takiego powstało. I mówi, ile to wysiłku kosztowało, żeby taką gąskę wyprodukować. Nie?
kawałek surówki, oklaski, a później obiad i wszystkie sale, jakie w Katowicach były, wie pan, ja byłem w Hucie Beldum. Każdy miał tam już wyznaczone miejsce. No, to była inauguracja.